Pogrzeb Wiktora Batera, wieloletniego korespondenta polskich mediów z Rosji, który zmarł 7 kwietnia w wieku 53 lat, odbędzie się 2 tygodnie po jego śmierci. Szczegółowe informacje na temat daty i miejsca uroczystości pogrzebowych dziennikarza podała Agnieszka Laskowska, dziennikarka Polsat News. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 21:04 przyp. Redaktor o godzinie 12 w Izabelinie w parafii ŚW. Franciszka z Asyżu. Pożegnanie będzie miało miejsce na cmentarzu przy ul. Ksiądz Aleksandra Fedorowicza zdradziła w rozmowie z telewizją Polsat. Agnieszka Laskowska opowiedziała także o jej początkach znajomości z Wiktorem Baterem. Ponad 20 lat temu los zetknął nas ze sobą w Moskwie, on był korespondentem Polskiego Radia, potem TVN, mój mąż Witold pracował dla TVP. Ja nadawałam dla Zetki, a kiedy miała się urodzić moja pierwsza córka, Wiktor przejął tam moje obowiązki. Często spotykaliśmy się prywatnie. Kiedyś wybraliśmy się wspólnie na koncert bardzo popularnego w Rosji piosenkarza Walerego Meładze. Wiktor i jego piękna żona z Abchazji podzielili się z nami swoją największą radością, spodziewali się dziecka. Gratulowaliśmy im i patrzyliśmy z mężem na siebie porozumiewawczo, ja też byłam w ciąży, ale za wcześnie było, by o tym opowiadać, mówiła Agnieszka Laskowska w wywiadzie dla Polsat News. Na prośbę rodziny o miejscu i dacie pogrzebu Wiktora Batera poinformowała na Twitterze także Arleta Bojke, była korespondenta telewizji polskiej w Rosji. Dziennikarka poprosiła jednocześnie o pamiętanie o ograniczeniach sanitarnych wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Według dotychczasowych obostrzeń wprowadzonych przez polski rząd, w uroczystościach kościelnych udział może wziąć maksymalnie 5 osób. Pogrzeb Wiktora Batera. Wiktor Bater był znanym i cenionym w środowisku medialnym korespondentem polskich mediów z Rosji. Od 1994 roku pracował z Moskwy jako korespondent dla kolejno Polskiego Radia 1994 do 1999, TVN 1999 do 2007, TVP 2007 do 2009, Polsat 2009 do 2011, Wprost do 19. 06201420014. 53-latek relacjonował także wydarzenia ze wschodu dla Radia Z. 10 kwietnia 2010 roku jako pierwszy przekazał informację o katastrofie prezydenckiego samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. Za relację z miejsca tragedii, Wiktor Bater otrzymał prestiżową nagrodę dziennikarką Grand Press. Od kwietnia 2015 roku do czerwca 2019 roku był szefem newsroomu w Superstacji. Przed rokiem dołączył do redakcji Halo Radio. Ciało komentatora spraw wschodnich zostało znalezione 7 kwietnia w jego mieszkaniu na warszawskim Grochowie. Policja po pierwszych analizach wykluczyła udział osób trzecich w tej sprawie. Kilka miesięcy przed śmiercią, 53-latek do jednej z klinik psychiatrycznych w Warszawie, gdzie leczył się traumatycznych doświadczeniach wojennych z Osetii, Jugosławii i Afganistanu. Prywatnie, Wiktor Bater byłem mężem pochodzącej z Abchazji, Szazji. Para doczekała się narodzin syna, Leona. Zobacz także, Ewa Żarska nie żyje. Dziennikarka Polsatu miała 45 lat.